Witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś o bardzo przykrym zachowaniu fanów Celtiku w stosunku do byłego trenera. Kolejna szansa dla Krzysztofa Piątka. Drugi raz może zdobyć nagrodę za najpiękniejsze trafienie miesiąca. Sergio Ramos zawieszony. A na koniec o nowym biznesie Cristiano Ronaldo. Wpadajcie na film na kanale Obstawiamy, tam dowiecie się, co wyjątkowego wydarzy się w najbliższej kolejce Serie A. Dlaczego 13 minuta każdego spotkania będzie wyjątkowa? Jesteście ciekawi? Link w karcie oraz opisie tego filmu. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, do 100 tysięcy brakuje już naprawdę niewiele. Zapraszam do oglądania. Zamieniłeś nieśmiertelność na przeciętność. Nigdy nie byłeś Celtem, zawsze oszustem. Taki transparent wywiesili kibice Celtiku na wieść o odejściu trenera Brendana Rodgersa. Został on nowym szkoleniowcem Leicester City. Jednak zostawił Celtic w idealnym stanie. Z dorobkiem 66 punktów, 21 wygranych, 3 remisach i 4 porażkach. Jego podopieczni zdobyli 66 goli, a 16 stracili. A to pozwoliło im wygrać ligę. Jednak dla kibiców Celticu to w ogóle nic nie znaczy. I w taki sposób podziękowali mu za jego pracę. Pamiętacie trafienie Krzysztofa Piątka w meczu z Atalantą? Ricardo Rodriguez dośrodkował, a Piątek stojąc tyłem do bramki, nie patrząc na bramkarza, zdobył gola. Właśnie gol Polaka może zostać najpiękniejszym trafieniem gracza Milanu w lutym. Na social mediach Milanu pojawiło się głosowanie, gdzie fani mogą zadecydować, który gol podoba im się najbardziej. To film z Twittera AC Milanu. A która bramka Wam podoba się najbardziej? W karcie pojawia się ankieta, możecie zagłosować. Jeżeli Polakowi udałoby się zdobyć to wyróżnienie, byłoby to już jego drugie podczas pobytu w Mediolanie. A jednocześnie drugie możliwe, ponieważ na San Siro gra od stycznia. Kapitan Realu Madryt Sergio Ramos został zawieszony za swoje zachowanie w meczu z Ajaxem Amsterdam. W meczu rozgrywanym w Amsterdamie Ramos specjalnie faulował zawodnika, aby obejrzeć żółty kartonik. To pozwoliło mu się wyczyścić na ćwierćfinał Champions League. Szukał kartki i znalazł ją w 90 minucie. Jednak po zakończonym spotkaniu odcięło mu myślenie. Patrząc na wynik, skłamałbym, gdybym powiedział, że nie miałem zamiaru wymusić kartki. Opamiętanie przyszło dopiero potem. Tłumaczył się w internecie, że jego słowa zostały źle zrozumiane. Jednak takie sytuacje UEFA traktuje nadzwyczaj poważnie. Przekonał się o tym kolega Ramosa z drużyny, Dani Carvajal czy Kondogbia. Hiszpan otrzymał karę zawieszenia na 2 kolejne mecze Champions League. Oznacza to, że zabraknie go w rewanżowym meczu z Ajaxem i jeśli awansują, to w pierwszym ćwierćfinale. Cristiano Ronaldo zarabia wielkie pieniądze. Rocznie Juve płaci mu 30 milionów euro. Do tego trzeba doliczyć kontrakty reklamowe. To daje nam jeszcze większą kwotę. Ale Portugalczyk ma też inne źródła dochodu. Zarobione pieniądze inwestuje. I tym sposobem posiada hotele, markę odzieżową, własne perfumy czy agencję marketingową. Tym razem postawił na nieco inny kierunek. W Madrycie planuje utworzyć klinikę transplantacji włosów. Menadżerem kliniki ma zostać jego partnerka. Inwestycja ma kosztować 25 milionów euro. Powierzchnia kliniki wyniesie 2,5 tysiąca m², a zatrudnienie znajdzie 150 osób. Docelowo w ciągu dnia ma być przeprowadzanych nawet 18 zabiegów. Na dziś to już koniec, wpadajcie na inne filmy, zachęcam również do odwiedzenia Instagrama. Wielkie dzięki za oglądanie, do usłyszenia!